Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papam. Drogi ekumenizmu. Katecheza świętego Jana Pawła II wygłaszona 26 lipca 1995 roku. Dążenie do jedności chrześcijan jest powinnością głęboko odczuwaną zarówno wśród katolików, jak i wśród chrześcijan z innych kościołów i wspólnot kościelnych. Sobór Watykański II stał się rzecznikiem tej sprawy i w dekrecie Unitatis Redintegratio określił zasady zdrowego ekumenizmu. Chciałbym dziś omówić pokrótce ich najważniejsze elementy, przypominając, że zostały one przedstawione w sposób bardziej szczegółowy i uzupełnione wskazaniami praktycznymi w dyrektorium w sprawie realizacji zasad i norm ekumenizmu. Nie możemy pozostać bezczynni wobec podziału, który od stuleci jest plagą chrześcijańskiego świata. Katolicy i niekatolicy szczerze boleją z powodu rozłamów, tak głęboko sprzecznych, z przejmującymi słowami Chrystusa, wypowiedzianymi podczas ostatniej wieczerzy. To prawda, że konstytutywna jedność Kościoła, jakiej pragnął założyciel, nigdy nie zanikła. Trwa nienaruszona w Kościele katolickim, który narodził się w dniu Pięćdziesiątnicy z daru Ducha Świętego, udzielonego apostołom i pozostał wierny tradycji doktrynalnej i wspólnotowej, opartej na fundamencie prawowitych pasterzy, zachowujących jedność z następcą świętego Piotra. Jest to sytuacja opatrznościowa, w której z woli Chrystusa splatają się ściśle fakty historyczne i uzasadnienia teologiczne. Nie można jednak zaprzeczyć, że w rzeczywistości historycznej, dawnej i obecnej, jedność Kościoła nie ujawnia w pełni tej mocy i tego zasięgu, jakie mogłaby i powinna posiadać zgodnie z wymogami Ewangelii, którym jest podporządkowana. Dlatego chrześcijanie, którzy dążą do jedności i zdają sobie sprawę, jak bardzo odległa jest jedność rzeczywiście osiągnięta od tej, której pragnął Chrystus, muszą przede wszystkim skierować oczy ku niebu i błagać Boga, aby wciąż na nowo rozbudzał w nas wolę zjednoczenia za natchnieniem Ducha Świętego. Zgodnie ze wskazaniami Soboru musimy przede wszystkim uznać zasadnicze znaczenie modlitwy o jedność. Nie może ona bowiem polegać wyłącznie na zgodnym współżyciu i porozumieniu między ludźmi. Jezus prosił Ojca o jedność wierzących, wzorowaną na boskiej komunii, mocą której On i Ojciec w jedności Ducha Świętego stanowią jedno. Ten cel można osiągnąć tylko z pomocą łaski Bożej. Stąd właśnie rodzi się potrzeba modlitwy. Z drugiej strony codzienne doświadczenie trudności, jakimi najeżona jest droga ekumenizmu, pozwala jeszcze wyraźniej uświadomić sobie niewystarczalność ludzkich sił i potrzebę ufnego przyzywania Bożej Wszechmocy. Dajemy temu wyraz zwłaszcza w czasie corocznego tygodnia poświęconego modlitwie o jedność chrześcijan. Jest to przede wszystkim czas intensywnej modlitwy. To prawda, że ta ważna inicjatywa sprzyja też refleksji naukowej, kontaktom, wymianie myśli i doświadczeń, ale jej pierwszoplanowym celem pozostaje zawsze modlitwa. Także przy wielu innych sposobnościach jedność chrześcijan staje się przedmiotem modlitwy Kościoła. Warto przypomnieć, że w kulminacyjnym momencie każdej liturgii eucharystycznej, tuż przed Komunią Świętą, kapłan zwraca się do Boga z modlitwą o jedność i pokój w Kościele. Sobór zaleca też, aby każdy chrześcijanin aktywnie dążył do jedności. Powinno to wyrażać się przede wszystkim w myślach i słowach. Katolicy są wezwani, aby podejmować wszelkie wysiłki celem usunięcia słów, opinii i czynów, które by w świetle sprawiedliwości i prawdy nie odpowiadały rzeczywistemu stanowi braci odłączonych, a stąd utrudniały wzajemne stosunki z nimi. Przypominając to ważne zalecenie, wzywam wszystkich do przezwyciężenia uprzedzeń i do przyjęcia szczerej postawy miłości i szacunku, która akcentuje raczej to, co łączy, niż to, co dzieli, nie rezygnując oczywiście z obrony całości dziedzictwa przekazanego przez apostołów. Należy także rozwijać dialog, dążąc do lepszego wzajemnego zrozumienia. Jeśli jest on prowadzony przez osoby odpowiednio przygotowane, może się przyczynić do pogłębienia wzajemnego szacunku i porozumienia między różnymi kościołami i wspólnotami oraz do zacieśnienia współpracy we wszystkich zadaniach, które dla wspólnego dobra stawia przed nimi sumienie chrześcijańskie. Podstawę dialogu i każdej innej inicjatywy ekumenicznej winna stanowić gotowość do lojalnego i konsekwentnego uznawania wszelkich przejawów działania łaski w braciach, którzy nie są jeszcze w pełnej komunii z nami. Jak wskazuje Sobór, katolicy muszą z radością uznać i ocenić dobra, naprawdę chrześcijańskie, płynące ze wspólnej ojcowizny, które się znajdują u braci od nas odłączonych. Jednakże w tym odważnym dążeniu do prawdy rozsądek i roztropność wiary nakazują nam unikać fałszywego irenizmu i lekceważenia norm Kościoła. Odkrycie i uznanie, że także w innych kościołach istnieje dobro, cnota i pragnienie coraz obfitszej łaski służy także naszemu zbudowaniu. Autentyczny i owocny ekumenizm wymaga też od katolików przyjęcia pewnych zasadniczych postaw. Te postawy to przede wszystkim miłość, która patrzy na innych z życzliwością i okazuje szczere pragnienie współpracy, tam gdzie to jest możliwe, z braćmi z innych kościołów lub wspólnot kościelnych. Następnie wierność Kościołowi katolickiemu, która nie wynika wszakże z nieświadomości braków, jakie można dostrzec w postępowaniu niektórych jego członków, ani nie każe im zaprzeczać. Po trzecie, duch rozeznania pozwalający docenić to, co jest dobre i co zasługuje na pochwałę. Na koniec potrzebna jest szczera wola oczyszczenia i odnowy, przejawiająca się zarówno w osobistym dążeniu do chrześcijańskiej doskonałości, jak i w tym, że każdy, zależnie od swego stanu, ma dokładać starań, by Kościół, nosząc w swym ciele Jezusowe uniżenie i umartwienie, oczyszczał się z dnia na dzień i odnawiał, aż stanie się dla Chrystusa pełen chwały, bez skazy i bez zmarszczki. Ta wizja nie jest utopią. Może i powinna się urzeczywistniać każdego dnia, w każdym stuleciu, w każdym człowieku, przez całe przyszłe dzieje i pośród wszystkich, najbardziej nawet różnorodnych wydarzeń, w większości zresztą niemożliwych do przewidzenia. W tej perspektywie posuwa się naprzód proces ekumeniczny. Jest on zatem osadzony w szerszym kontekście niż zjawisko indywidualnego przystępowania do Kościoła katolickiego osób pochodzących z innych wspólnot chrześcijańskich, których przygotowanie i pojednanie nie stoi w sprzeczności z dążeniem ekumenicznym, ponieważ jedno i drugie zależy od przedziwnych zrządzeń Bożych. Kończymy zatem tę katechezę życzeniem i wezwaniem, aby wszyscy w Kościele starali się strzec jedności w rzeczach koniecznych, a zarazem korzystali z uprawnionej wolności poszukiwania, dialogu, dyskusji i współpracy z wierzącymi w Pana Jezusa Chrystusa. Wszyscy niech trwają w miłości, która zawsze najlepiej wyraża wolę doskonalenia historycznych form jedności i powszechności Kościoła.